Co ciekawe, budka pojawiła się tutaj na rynku 25 lat temu, bo w ratuszu funkcjonował wtedy pub irlandzki i przy tym pubie postawiono budkę. Pub nie przetrwał, budka wpisała się na stałe w pejzaż rynku i Opola, ale parę lat temu straciła swoją funkcjonalność, taką podstawową. No już nie było możliwości z niej dzwonienia, funkcjonował tutaj internet bezprzewodowy. Dostaliśmy zadanie jako wydział, żeby zrobić coś ciekawego z tą budką. No, reprezentujemy wydział promocji, więc pomyśleliśmy sobie, że najlepiej, jeżeli budka będzie budką kwietną, będzie atrakcyjna, ładna, będzie możliwość robienia sobie przy niej pamiątkowych zdjęć z Opola. I stąd pomysł, do którego zaprosiliśmy kwiaciarnię Zielona Gęś z Opola. Tutaj będą się pojawiać rośliny i sezonowe, i całoroczne. Budka ma się rozrastać, ma zapraszać do tego, żeby właśnie robić sobie takie pamiątkowe zdjęcie z naszego miasta z zielenią, a jak wiemy, zieleń jest czymś, na co ludzie szczególnie zwracają uwagę. Chcemy, żeby Opole było nadal takim zielonym miastem. Będzie pięknie przez cały rok, ponieważ przygotowaliśmy się do tego projektu w sposób taki bardzo rzetelny i pieczołowity. Dobraliśmy rośliny tak, żeby w tej budce czuły się dobrze, to znaczy są odporne na temperatury, na zmianę temperatury, ponieważ w zimie tutaj jest zimno, w lecie znowu grzeje, więc te rośliny są dobrane właśnie w taki sposób, żeby nie potrzebowały dużo przestrzeni na korzenie, żeby mogły się rozrastać. Są tam rośliny wieloletnie i rośliny również sezonowe, więc te wieloletnie będą rosły, będziemy je pielęgnować w odpowiedni sposób, prowadzić i przycinać. Tam są iglaki na przykład płożące, a nie układające się w kule, co jest bardzo istotne w tym, żeby teraz można było je w odpowiedni sposób ułożyć. Natomiast rośliny wieloletnie, tak jak widać tutaj pelargonie i chociażby begonie, kwitnące, piękne, dodające koloru, będą zmieniane rokrocznie, będą w różnych kolorach, więc ta budka będzie się cały czas zmieniać i będzie żyć tak naprawdę przez cały rok. Jak zaczyna się sezon zimowy, na rynku pojawia się jarmark bożonarodzeniowy. Jest dużo świateł, jest dużo kolorów. Być może budka, i tak mamy nadzieję, pięknie się wkomponuje w ten jarmark i będzie takim nowym elementem obok choinki, która uatrakcyjni tą przestrzeń i rynek. Szczególnie zależy nam na tym, żeby budka prezentowała się efektownie wiosną i latem. Wtedy mamy w Opolu najwięcej turystów. Ludzie siedzą w ogródkach tutaj letnich, wakacyjnych na opolskim rynku. Wtedy wydaje nam się, że budka szczególnie ma pełnić tą funkcję taką reprezentacyjną, wizerunkową. Czy ta budka niebawem, że tak powiem, zarośnie tymi kwiatami, jej już potem nie będzie widać, czy to jednak ta przestrzeń będzie i charakterystyczna i dla budki, i dla samych kwiatków? Na pewno chcielibyśmy zostawić i utrzymać charakter tej budki, żeby nie porosła, tak jak pan mówi, totalnie. Natomiast będziemy te rośliny wypuszczać z okien, wypuszczać je na świat. One będą sukcesywnie rosły, dlatego są też rośliny wieloletnie tam posadzone. Będziemy im pozwalać rosnąć i są w odpowiedni sposób też przygotowane. Tam są donice metalowe, one są ocieplane, tam jest odpowiedni drenaż tych donic, żeby nie było za dużo wody, nawadnianie kropelkowe. Więc bardzo, tak jak mówię, mocno też od strony technicznej przygotowaliśmy się do tego, żeby tym roślinom tam się żyło i rosło jak najlepiej. Więc wszystkie osoby, które się troszczą o to, jak te rośliny będą się tam czuły i żyły, zapewniamy, że będzie im tam bardzo dobrze.